sobotę w nowej hali szkoły podstawowej nr 8 były koszykarki i koszykarze Unii Tczew obchodzili święto 95-lecia ich klubu. Przy okazji odbył się także turniej z udziałem chłopców 10-letnich i młodszych. Koszykówka była jedną z najważniejszych sekcji kolejowego klubu sportowego Unia Tczew. Klubu, który obchodzi w tym roku 95-lecie istnienia. Unia to obecnie zaledwie sekcja wioślarska, jednak za sprawą prezesa KKS Jacka Prędkiego kultywowana jest tradycja związana ze wspomnieniami dawnych drużyn i osób, które je tworzyły. Jubileusz był okazją do spotkania koszykarzy, dla których sport to pasja do końca życia. Na boisku dzielnie rywalizowali byłe Unitki i byli Unici. Panie kontra panowie. Oprócz tego duża grupa w okolicznościowych biało-granatowych koszulkach, także byłych zawodników, zagrzewała ich do walki z trybun. Mecz przyjaźni był zacięty. Panie przegrały 25-30, ale były bardzo blisko remisu i walczyły do ostatniej minuty. Po meczu były wspólne gratulacje, zdjęcia i wspominanie starych czasów podczas spotkania towarzyskiego. Organizatorzy w ramach obchodów zaprosili 4 drużyny młodych koszykarzy. W roli gospodarzy wystąpił zespół UKS Piątka Tczew pod wodzą byłego zawodnika Unii Tomasza Mazura. W turnieju wystąpiły również drużyny Bryza Kulbudy, Siódemka Trefl Sopot i Jedynka Pelplin. Wiele emocji dostarczył mecz o pierwsze miejsce pomiędzy Bryzą i Siódemką. Przy głośnym dopingu rodziców po emocjonującym boju Sopocianie wygrali z Bryzą 37-27. W meczu o trzecie miejsce Piątka Tczew pokonała młodszy zespół Jedynki Pelplin. W spotkaniu tym tczewianie byli wyraźnie lepsi, ale młodszych pelplinian należy pochwalić za ambicję i walkę o każdą piłkę.